A teraz zapowiedź wielkiego wydarzenia sportowego we Wrocławiu. 10 września Witalij Kliczko i Tomasz Adamek stoczą walkę o Mistrzostwo Świata Federacji WBC na nowym stadionie. Dziś potwierdzili to sami bokserzy i ich promotorzy. Walkę na trybunach będzie mogło obejrzeć 40 tysięcy widzów. Nic dziwnego, że Warszawa też walczyła o to wydarzenie. O pierwszej walce bokserskiej, o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej w Polsce i to we Wrocławiu. Albert Bystroński. Witalij Kliczko, dzisiaj jeden z najwybitniejszych bokserów na świecie, do Wrocławia przywiózł pas mistrzowski Federacji WBC. Ten tytuł miał Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis, teraz mam go ja. Wiem, że wielu ludzi marzy, aby go zdobyć, ale to nie jest łatwe. O tym, że jestem wojownikiem, to wszyscy wiedzą i oczywiście w świecie bokserskim. Nigdy do ringu nie wchodzę, mówiąc, że kogoś nokautuję. Zawsze wchodzę, mówiąc, wygram walkę, bo tak już jestem. Mam wielką wiarę i jestem wojownikiem. Witalij Kliczko, Ukrainiec, rocznik 1971, pseudonim dr Żelazna Pięść. Doktor nie jest tu określeniem przypadkowym. Kliczko w 1999 roku obronił pracę doktorską. Pisał oczywiście o boksie. Tomasz Adamek jest od Kliczki o 5 lat młodszy i pół głowy niższy. Pseudonim Góral zawdzięcza pochodzeniu, urodził się w Żywcu. Adamek był już mistrzem federacji WBC, tyle że w wadze półciężkiej. O walkę Adamek Kliczko Wrocław walczył z Warszawą i Stadionem Narodowym. Oba obiekty i w Warszawie i we Wrocławiu na 100 dni przed walką są nadal wielkimi placami budowy. Dzisiaj jestem często pytany po informacji o odwołaniu imprezy w Gdańsku. My mamy jeszcze 3 miesiące czasu, będziemy gotowi dużo wcześniej, jeszcze w sierpniu Śląsk Wrocław zagra pierwsze swoje spotkania na nowym stadionie. Dlaczego wybrano Wrocław? Szczegółów finansowych promotorzy bokserów ujawnić nie chcieli. Mówili tylko o korzystnej lokalizacji Wrocławia. Jest bardzo blisko granicy niemieckiej. Uznaliśmy, że to najlepsze miejsce na ten pojedynek. Kliczko jest szczególnie popularny w Niemczech i organizatorzy walki liczą na kibiców zza zachodniej granicy. Ceny biletów od 80 do ponad 2000 zł. Im bliżej ringu, tym drożej. Wrocław, Albert Bystroński.